Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na Dymko. Pokażę Wam dzisiaj mnóstwo produktów do pielęgnacji twarzy, które zużyłam do samego końca i które bez wahania kupiłabym jeszcze raz. Także jeżeli macie ochotę usłyszeć mnóstwo poleceń, takich naprawdę z całego serduszka mojego, to koniecznie ze mną zostańcie, rozpoczynajmy. Jest to dopiero drugi filmik tego typu u mnie na kanale, także dajcie koniecznie znać, czy lubicie taką tematykę, czy chcecie takich filmów więcej, albo częściej, na przykład jestem mega ciekawa, a jeżeli nie widzieliście pierwszego Dymka, to zapraszam Was tutaj pod ten link, tam też jest dużo fajnych polecajek, ale słuchajcie, skupmy się na dzisiejszym. I tak, zacznę w takim razie od balsamu do demakijażu marki Fluff, który nazywa się po prostu balsam do demakijażu. I on ma właśnie zapach, chciałam powiedzieć smak, zapach maliny z migdałami. Słuchajcie, Jezus Maria, jakby pomijając fakt tego, jak ten balsam pachnie, to po prostu ja jakby za każdym razem, jak tego używam, to nie mam ochoty go jakby zmywać z mojej twarzy. Mam ochotę po prostu go tak zostawić i pójść spać, bo ten zapach to jest mamba malinowo-budyniowo, po prostu idealna i super zmywa makijaż, naprawdę jest mega przyjemny w stosowaniu, jakby łatwo go się też zmywa z twarzy. Moim zdaniem ma spoko cenę, bo on kosztuje około chyba 20 zł, nawet na promkach można go za 11 zł kupić. A nie dość, że pięknie pachnie, to naprawdę bosko się go używa. I jeżeli chodzi o jeszcze produkty do demakijażu, to słuchajcie, bardzo polubiłam się z marką Pariens, czyli marką Gosi Smelcerz. I słuchajcie, w momencie, kiedy ostatnio wyszła taka cała linia do pielęgnacji twarzy, czyli tonik, płyn micelarny, olejek do demakijażu oraz taki żel emulsyjny do mycia twarzy, to słuchajcie, ja zamówiłam jakby od razu cały ten pakiet, ponieważ chciałam na własnej skórze zobaczyć, jak te produkty będą się u mnie sprawdzały. I tak, muszę powiedzieć, że każdy z tych produktów naprawdę mi się spodobał i jakby zamówiłam ponownie te produkty, bo między innymi właśnie zużyłam ten oto Cleansing Emulsion, czyli emulsja do czyszczenia twarzy, która słuchajcie, nie tylko, że ma bardzo fajny skład, to ona tak dobrze domywa makijaż, że naprawdę tak jakby nawet nie stosując takiego dwuetapowego oczyszczania, jakby nie codziennie to robię, to słuchajcie, po tym jak umyję tym żelem, tą emulsją twarz, to po tym jak przecieram ją, tak żeby nawet sprawdzić, bo kiedyś tak byłam, właśnie zastanawiałam się, na ile ona domywa ten makijaż, słuchajcie, przetarłam wacikiem moją twarz i tam nie było nic, ona była tak czyściutka i tak jakby po tym jak umyję twarz tym produktem, nie czuję żadnego ściągnięcia, jakby ona jest taka fajnie nawilżona, odświeżona, taka miękka, słuchajcie, naprawdę bardzo fajny produkt, także jeżeli nie macie jakiegoś takiego właśnie żelu fajnego, który tak jakby, no nie wiem, spełnia Wasze wszystkie wymagania i który można zamawiać cyklicznie, to koniecznie słuchajcie się na niego skuście, bo jest po prostu rewelacyjny i właśnie zamówiłam teraz znowu taką czwórkę właśnie tych produktów do pielęgnacji ciała, bo nie mam tego tutaj, ale też poleciłabym Wam tonik właśnie z tej ekipy, bo też już go, słuchajcie, zużyłam, wywaliłam go gdzieś do śmieci jakiś czas temu i zapomniałam go odłożyć, ale też polecam Wam go naprawdę z czystym sumieniem, no i płyn micelarny też. Przyznam szczerze, że zastanawiałam się, jak podzielić produkty, które się przede mną znajdują i nie wiedziałam, czy podzielić je ze względu na marki, czy ze względu właśnie na typy jakby tych produktów i postawiłam jednak na typy. Chciałabym zacząć od serów do twarzy, których no trochę mi się tutaj nazbierało, a zacznijmy w takim razie od serum z L'Oreal, a mianowicie Revitalift Filler. Słuchajcie, ja uwielbiam tego typu produkty, bo to jest tak naprawdę takie samo niemalże, sam kwas hialuronowy, który po prostu idealnie u mnie się sprawdza przy mojej skórze mieszanej, gdzie ja nie potrzebuję dodatkowego tak jakby obciążenia na skórze, a nawet go nie chcę, a tego typu produkty są po prostu dla mnie zbawieniem i jakby najpierw psikam sobie twarz tonikiem, a potem jeszcze na mokrą twarz właśnie wklepuję takie serum, które ono jest przezroczyste, jest, no nie pokażę Wam, ponieważ już go tutaj po prostu nie ma, ale ono jest przezroczyste i jest takie bardzo lekkie. Słuchajcie, jak wsiąknie moją skórę, to tylko i wyłącznie czuję, że ona jest bardziej nawilżona, ale to jest zero obciążenia. Samo nawilżenie, po prostu esencja w takim opakowaniu i ja bez tego typu produktów po prostu nie jestem w stanie funkcjonować, bo po prostu je uwielbiam. I to akurat z L'Oreal mi się super sprawdziło w ostatnim czasie, także polecam. No i tutaj, jeżeli chodzi o sera, no to słuchajcie, wchodzi Basic Lab. Bo ja jestem ogromną fanką Basic Lab, po prostu uwielbiam produkty tej marki i mam tutaj nazbierane
cztery sera, które mogę Wam polecić. I tak, jeżeli chodzi o to serum z trehalozą i peptydem, to ja już je polecałam w tym poprzednim denku, także jeżeli chcecie zobaczyć, co ono robi i w ogóle dlaczego je lubię, no to koniecznie musicie pod ten link kliknąć. Natomiast przejdźmy sobie do kolejnych serów, bez których ja po prostu nie jestem w stanie żyć. A jest to m.in. właśnie serum to takie różowe, z regenerujące strukturę skóry. I ono jest ceramidami i prebiotykiem. I słuchajcie, ja miałam tutaj je w dwóch stężeniach z tego, co widzę. Chociaż czekajcie, czy to jest to samo? Tak, nie, w dwóch stężeniach. Jedno było mocniejsze, drugie było trochę lżejsze. I ono wcześniej występowało w takiej buteleczce. Ja już je trzymam od jakiegoś czasu właśnie, żeby na tym denku pokazać. A w międzyczasie zużyłam jakby to samo serum, tylko że w innym już opakowaniu, takim troszkę bardziej poręcznym moim zdaniem i higienicznym, także bardzo fajnie. Ale słuchajcie, te sera naprawdę mnie uratowały w momencie, kiedy ja kiedyś sobie bardzo zniszczyłam barierę hydrolipidową mojej skóry i słuchajcie, cierpiałam okropnie, bo miałam jakąś próbkę jakiejś maseczki na twarz z glinką, gdzie nie było napisane kompletnie, jak je używać, ile je utrzymać i tak dalej, i ja ją trochę przetrzymałam na twarzy za długo. Boże, co się działo potem z moją skórą, ja byłam załamana, po prostu wszystko mnie podrażniało, ona była taka biedna, wołała po prostu o pomoc i ja, stosując regularnie to serum, naprawdę wyprowadziłam moją skórę na dobre tory, także słuchajcie, no po prostu polecam Wam z całego serca ten produkt. Za każdym razem widzę, że moja skóra jest troszeczkę taka bardziej, no nie wiem, taka troszeczkę właśnie podrażniona przez coś. To stosuję to serum i naprawdę parę dni, mam wrażenie, nie wiem, dwa tygodnie i ona jest po prostu wyprowadzona na nowe tory. Także słuchajcie, z całej siły Wam je polecam. I kolejne serum, znaczy to jest tak, to jest nawilżający emużel do twarzy, dziwnie się nazywa, który cudownie koi skórę i to jest po prostu mój święty graal. W momencie, kiedy jest gorąco na twarzy, Boże, gorąco na zewnątrz i właśnie ja nie chcę mieć za dużo produktów na skórze, bo on, właśnie jego taka żelowa formuła daje, o mój Boże, tak boskie nawilżenie, ukojenie, ale kompletnie nie obciąża skóry. Skóra jest po prostu cudownie zadbana i naprawdę, to też jest chyba moje trzecie opakowanie tego produktu, no i będę zamawiała czwarte, no po prostu ja nie jestem w stanie bez niego żyć, no co ja mam Wam powiedzieć. A odnośnie, słuchajcie, tego, jakbyście chcieli w ogóle przetestować któryś z produktów Basic Lab, to macie tutaj kod mój zniżkowy, to jest kod MANCHISA20, będziecie mieli minus 20% na zakupy właśnie w sklepie Basic Lab, to że słuchajcie, proszę, proszę się tutaj raczyć tym kodem, bo naprawdę to są kosmetyki godne polecenia, to jest rewelacja. Co do kremów, które używam na co dzień, to jakby ja od momentu użycia tego produktu, jakby nic mu nie dorównało. Naprawdę. A to jest produkt Reboost My Clarence i on się nazywa dokładnie Mattifying Hydrating Cream. To jest mój ulubieniec wszechczasów i jeżeli macie skórę mieszaną bądź tłustą, ale też jakby normalną myślę, no to jest po prostu coś niesamowitego. Jakby nie dość, że on cudownie pachnie. Teraz, o, jeszcze pachnie, powiem, że już tam dawno nic nie ma. Ja teraz używam kolejnego opakowania. To jest chyba moje, nie wiem, teraz obecnie trzecie albo czwarte opakowanie. To jest produkt, który, jakby nie znam innego produktu, który jest w stanie dać tyle nawilżenia na skórze, dając, to nie jest taki super matowy efekt, ale to jest taki zmatowiony efekt i słuchajcie, zero obciążenia skóry. Ja nie znam takiego produktu drugiego i jestem po prostu mu wierna od pierwszego użycia tak naprawdę. Nie wyobrażam sobie używać tego produktu, jakby innego produktu na co dzień, jeżeli nie chcę, żeby moja skóra właśnie była taka nadmiernie obciążona. To jest po prostu ideał. Ja też malując klientki jakby stosuję go właśnie dla takich skór normalnych, mieszanych bądź tłustych. I słuchajcie, makijaż trzyma się na nim po prostu rewelacyjnie. Polecam go z całego naprawdę serca. I tak, idąc dalej, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie no kremy też na co dzień, no to tutaj muszę znowu wrócić do Basic Lab. Bo jak wiecie, już ja jestem fanką. I tutaj słuchajcie, to jest tak jakby no rodzinka tego serum, czyli jest to ceramidowy krem regenerujący i on jest z betainą i mocznikiem. I to jest, on ma tak jakby dwie swoje odsłony. Jest konsystencja lekka bądź bogata. Tu mam akurat ten z bogatą konsystencją, który stosowałam. A właśnie, go stosowałam na noc, to on powinien być za chwilę, ale dobra, w takim razie już dokończę. Stosowałam go na noc, ale oczywiście można go też stosować na dzień. Słuchajcie, on też pięknie odbudowuje skórę i właśnie sprawia, że taka poirytowana skóra, trochę przesuszona i trochę wymagająca takiej właśnie troszeczkę, tak żeby ktoś ją tak pogłaskał i trochę o nią zadbał, to ona po prostu kocha się tym produktem i ja naprawdę jakby to, jaka moja skóra była piękna rano, sprężysta, cudowna, zadbana, to jest właśnie działanie tego produktu. Rewelacja. A słuchajcie,
słuchajcie, drugim produktem, który mam, mogę Wam swobodnie polecić, jest prebiotyczny krem wyciszający. I to jest jakby taki krem, który daje taki balans Waszej skórze. I w momencie, kiedy ja na przykład miałam jakieś takie momenty, że troszeczkę mnie gdzieś tam wysypywało, czy coś się dziwnego zaczynało dziać na mojej skórze, to ja zaczynałam stosować ten krem i od razu miałam wrażenie, że tak jakby no moja skóra odzyskuje nowe życie trochę. I tak jakby on też wspaniale działa, tak jakby sprawia, że tak jakby takie nawilżenie z Waszej twarzy nie ucieka, że ona jest cały czas taka bardzo miękka i taka pięknie nawilżona. Ja też stosowałam akurat ten produkt na noc, no bo tak jak wiecie, no ja mam mieszaną skórę, także wszystko, co jest troszeczkę bogatsze, idzie u mnie na noc, ale bosko się sprawdzał i na pewno będę go domawiać jeszcze raz, bo po prostu, no, zakochałam się w tym kremie. I właśnie to, że on reguluje te takie zmiany trądzikowe, właśnie trochę zmniejsza produkcję sebum i tak jakby wygładza skórę, no sprawiło, że on po prostu stał się jednym z narzeczonych pielęgnacyjnych, no. No i niech tak zostanie. Nie zamierzam go rzucać, na pewno. Pamiętajcie, kod już Wam podałam, jeszcze raz Wam przypominam kod. Korzystajcie, bo naprawdę warto. I słuchajcie, odnośnie jeszcze marki Pariens. To ja się w ogóle z nią bardzo polubiłam, jeszcze jeżeli chodzi o samą pielęgnację, taką wieczorną i dzienną, i w ogóle zaraz Wam jeszcze o niej opowiem. Słuchajcie, ten krem to jest życie. A mianowicie jest to Creamy Sleeping Treatment. Jest to krem, który on teraz już ma też inne opakowanie, takie też bardziej higieniczne, bo tak jakby wcześniej trzeba było go po prostu odkręcić, zdjąć to opakowanie i wtedy tam wygrzebać to, co się oczywiście chce wygrzebać na twarz. A teraz on będzie w takim opakowaniu, gdzie jak się przyciska, to tak jakby wychodzi tyle kremu, ile tam, nie wiem, wystarczyłoby na posmarowanie całej twarzy. I słuchajcie, to jest też produkt, który daje takie, tak trochę taki wygląd, taki glass skin. Skóra wygląda, jakby po prostu była taka mega lśniąca, mega taka zadbana. On cudownie jakby tę skórę jakby traktuje w taki sposób, że ja mam wrażenie, że tak jakby rano budząc się, potem jak posmarowałam się tym kremem, no słuchajcie, ona jest tak sprężysta i tak nawilżona, że po prostu aż niemalże można o nią piłkę kauczukową odbijać, no po prostu rewelacja. I to już jest, to jest moje drugie opakowanie, już używam trzeciego jakby w tym momencie, bo po prostu pokochałam się z tym kremem i tym, co on robi u mnie na twarzy. I wiecie co, tak jakby po dłuższym stosowaniu tego kremu, ja zauważyłam, że też trochę kolor mojej skóry jest wyrównany. Także no, jeszcze biorąc pod uwagę właśnie to działanie i to, jak ona wygląda, to jest po prostu święty gral. I mówiąc o tym kremie, przypomniałam sobie, że zapomniałam Wam pokazać jeszcze jednego serum, które powinno się znaleźć na początku filmu. I słuchajcie, to jest też serum marki Pariens, a mianowicie Goddess Skin Serum. O mój Boże, już nie mówiąc o tym, że strasznie podoba mi się opakowanie tego produktu, bo jest no bardzo takie właśnie, no też higieniczne i po prostu łatwe w użyciu. Ja je zużyłam ostatnio właśnie, a zobaczcie, czekać jedna kropeluszka tutaj mi została. Słuchajcie, już zamówiłam je od razu, a zużyłam je myślę, że w zeszłym tygodniu jakoś, a już mam domówiony ten produkt, więc niedługo już u mnie będzie. No w ogóle te wszystkie produkty pachną po prostu przepięknie, a jakby, oh Jezus, ja jakby byłam uzależniona od tego produktu do stosowania właśnie na noc ostatnio, bo nie wiem, że jest niesamowicie lekkie to serum, jest takie, jakby nie czuć w ogóle obciążenia po zastosowaniu tego produktu i słuchajcie, ono tak pięknie działa właśnie na tą sprężystość skóry, na przebarwienia, które mam wrażenie, że są troszkę mniejsze od momentu, kiedy ja zaczęłam stosować ten produkt i tak jakby te zaczerwienia też u mnie na skórze są jakieś takie mniej widoczne, także naprawdę jestem z niego mega zadowolona. No i jakby to, że zamówiłam jeszcze raz ten produkt, który kosztuje 139 zł, czyli no nie jest jakoś super tani, świadczy tylko o tym, że naprawdę super się u mnie sprawdza. Także bardzo Wam też polecam jeszcze to serum właśnie Goddess Skin Serum. I pozostając jeszcze w temacie Pariensa, bo mam jeszcze do pokazania Wam trzy kremy pod oczy, które po prostu mega zrobiły na mnie wrażenie. Ale zacznę w takim razie od też produktu marki Pariens, Wonder Eye Cream. To jest moje drugie opakowanie, teraz trzecie właśnie do mnie idzie, ale też zmieniło się opakowanie, też jest bardziej higieniczne właśnie, bo się tak je wyciska i tam wylatuje tyle produktu, ile musi wylecieć. A to, no już tutaj tak jakby, o. Może no jeszcze na jedną aplikację by mi starczyło, ale to chyba jakoś się po prostu skropił ten produkt, bo wcześniej nie było tutaj absolutnie nic. I to jest
produkt o tak dziwnej konsystencji, tak jakby trzeba minimalnie go troszkę nabrać, rozsmarować, tak jakby ogrzeć w palcach i nałożyć pod oczy, jako nakładam też na oczy, na sen. I słuchajcie, to jest taki, no to wygląda jakbyście miały po prostu skórę ze szkła, no glaskin po prostu pod oczami i to nawilżenie jest naprawdę na takim najwyższym poziomie. Uwielbiam to, co robi pod moimi oczami i na przykład czasami po tym, jak testuję jakieś kosmetyki, wiecie, no ta skóra jest taka trochę podrażniona, może to jeszcze zmyć, ona po prostu błaga, żeby ktoś ją otulił czymś nawilżającym, to ja uwielbiam wtedy stosować ten produkt, bo on naprawdę daje takie ukojenie i tak jakby, no po prostu przytula tą taką moją biedną, podrażnioną skórę. Jedyny, słuchajcie, taki dziwny jakby case tego produktu jest taki, że on tak jakby on nie do końca się wchłania w waszą skórę, trochę się wchłania, a trochę tak jakby cały czas na niej siedzi i rano jak się budzę, to mam go trochę zebranego tutaj w oczach jakby, w kącikach, ale tak jakby już się do tego przyzwyczaiłam i jakby kompletnie mi to nie, jakoś nie przeszkadza, a bardzo naprawdę go lubię. I idąc dalej, no tutaj pokiereszowany mój bidulek, słuchajcie, Veolia Botanica. Uwielbiam ten produkt, a jest to dokładnie 20 Seconds Magic Eye Treatment. Rewelacyjny produkt pod oczy, który no ma dziwną konsystencję tak samo, bo on z kolei jest w stanie w opakowaniu się trochę rozwarstwiać. I to trochę wygląda tak jakby obok był olej, a obok był krem, ale musimy sobie nabrać trochę tego produktu, pięknie go tutaj ze sobą wymieszać, on wtedy tworzy jedność i po prostu nałożony pod oczy wygląda cudownie. I ja go uwielbiam stosować zarówno na noc, jak i na dzień. On teraz też ma inne opakowanie, słuchajcie, wszyscy się zmieniają jakoś. No moje to już ledwo żyje, tutaj po prostu jest rozklejone jakoś. Ja upuszczam takie rzeczy jakby w każdym razie. Więc teraz stosuję już nowe opakowanie i kocham ten krem, po prostu on robi dla mnie wszystko. Nawilża, ta skóra jest sprężysta i tak jakby to jest taka okolica, o którą ja muszę zdecydowanie dbać, bo no ja się jakby jak się dużo uśmiecham, to tutaj akurat mam zmarszki. Jakby nie mam tutaj tych kurzych łapek, tylko mam je tutaj pod spodem, więc ta okolica musi być u mnie super zadbana i ja naprawdę lubię takie, cenię sobie takie mocne naniżenie, a on mi dokładnie to daje. I słuchajcie, ostatni już produkt, który też bardzo, ale to bardzo mi się spodobał, to jest też krem pod oczy właśnie z Fenty Skin z kolei. Zobaczcie, on ma przepiękne opakowanie i też słuchajcie, to jest w ogóle hit. Ja go o pierwszy dzień kupiłam sobie go, byłam taka jakaś zadowolona, że on u mnie jest w domu. Słuchajcie, upuściłam to opakowanie i tutaj mi się oczywiście zepsuło, ale on z kolei ma podajnik taki, że tutaj się go przekręca. O Jezu, też znowu jeszcze troszeczkę mi wychodzi tutaj tego kremu. Cholera, no. A ja tutaj, wiecie, tęsknię za nim cały czas, czego nie kupiłam jakby po raz drugi, a już wydawało mi się, że nic kompletnie nie ma, bo nie było, no. Nagle, kurczę, się obudził. No i zobaczcie, on tak jakby ma taką boską fakturę. On jest taki troszeczkę jakby się wydaje olejkowy pod palcem, ale no naprawdę jakby tak cudownie nawilża tę skórę pod oczami, natomiast ja będę go, jakby ja bym go polecała na noc, albo jeżeli jesteście w stanie odczekać jakiś czas, dłuższy czas, przed nałożeniem korektora. Bo były takie momenty, kiedy ja nałożyłam ten produkt, jako tak na szybko i próbowałam nałożyć korektor i jeszcze coś tam przypudrować, był taki moment, że on mi się zrolował chyba z dwa razy. Albo nawet trzy. Także od razu Wam tylko coś takiego zostawiam jakby w głowie. On w ogóle się nazywa Thick and Smooth Rich Peptide Eye Cream. Czyli on jest z peptydami, naprawdę cudownie dbał o te okolice pod oczami i w zasadzie jak go kupiłam, to na czas stosowania tego produktu jakby odrzuciłam wszystkie inne produkty pod oczy. Stosowałam go i na noc, i na dzień, tak mi się strasznie spodobał i naprawdę gorąco, gorąco Wam go polecam. I słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze denko. Mam nadzieję, że w ogóle taki charakter filmów Wam się podoba, albo Wam się spodobał. I dajcie mi koniecznie znać, czy byście chcieli więcej filmów tego typu, bądź nie chcieli, bądź na przykład, nie wiem, zaproponujcie jakieś inne tematy. Jestem dla Was, jestem tutaj mega ciekawa, co byście u mnie obejrzeli. Także nie krępujcie się komentować. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie, no przynajmniej mam taką nadzieję, także jeżeli taki filmik Wam się spodobał, to dajcie proszę suba albo dajcie kciuka do góry, będzie mi mega miło. No i mam nadzieję, że widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Buziaki!